Zaczynając naszą uroczystość, nasz jubileusz katechetów diecezji warszawsko-praskiej, w 25-lecie istnienia naszej diecezji, otrzymujemy cudowny dar słowa. Bo ta historia przypomniana dzisiaj z Księgi Tobiasza w tak niesamowicie precyzyjny sposób opisuje posłannictwo, dzieło, misję, jaką my realizujemy, mamy realizować, realizowaliśmy i będziemy realizować poprzez nasze działanie. Zaczynając od tego stwierdzenia, które odnosiło się do Archanioła Rafała, kiedy była mowa o tym, że on towarzyszył Tobiaszowi. To jest przecież takie najkrótsze określenie naszego miejsca, naszej roli, naszej obecności w szkołach, naszej troski o naszych wychowanków. Towarzyszyć im. Ale po co? I tutaj to, co dalej dzisiejszy fragment Księgi Tobiasza rozwija, od razu pokazuje jeszcze trzy takie momenty. Po pierwsze, te, które są o wiele bardziej związane z naszymi wychowankami, z naszymi uczniami, z dziełem, które chcemy im ofiarować, aby ich życie rzeczywiście wysławiało dzieła Boga, aby dobrze czynili, aby szczera była ich modlitwa i miłosierdzie połączone ze sprawiedliwością, aby byli tymi, którzy rzeczywiście pięknie zachowywali wszelkie tajemnice i dary człowieka, ale jeszcze wspanialej dla Bożej chwały ujawniali dzieła Boże. To jest przecież nasza misja. To wszystko, co staramy się czynić, to wszystko, co staramy się opisywać, tłumacząc Bożą prawdę, ale jednocześnie to wszystko, co przecież wyraża się na tak tysiące sposobów naszych doświadczeń, spotkań, rozmów, dzieł, które my możemy dzisiaj, szczególnie po 25 latach, bardzo konkretnie wspomnieć, zaznaczyć, opowiedzieć. Ale co jest również pisane w naszą misję? I to dzisiaj wyraża postawa Archanioła Rafała. Kiedy on mówi o tym do Tobiasza i Sary, że gdy modliliście się, ja przypomniałem wasze błagania przed majestatem pańskim. I to jest również niesamowicie ważny moment. Abyśmy byli tymi posłańcami Boga, nie tylko w naszych doświadczeniach ziemskich, nie tylko w naszych spotkaniach, nie tylko w naszych lekcjach, nie tylko w tych dziełach, które świat opisze, zobaczy, w jaki sposób skomentuje. Ale mamy być posłańcami tych wszystkich intencji, tajemnic, bogactwa, życia naszych wychowanków, ale w nich również ich środowiska, ich rodzin przed Bogiem. I dlatego ważne jest, że gromadzimy się i dzisiaj na tej modlitwie, na tej Eucharystii, ale i ważne jest, i to przecież każdy z nas dobrze wie, aby w nas trwała postawa modlitwy. I ta jeszcze jedna refleksja, którą wspomina dzisiaj Archanioł Rafał, może na pierwszy rzut oka wcale nie kojarzona z naszymi doświadczeniami, kiedy on mówił o tym, że Bóg posłał mnie, aby uzdrowić ciebie i twoją synową Sarę. Aby uzdrowić. Czyż to nie jest również pisane w nasze życie? Ile, szczególnie wtedy, kiedy mieliśmy okazję niekoniecznie stać bezpośrednio przy tablicy i patrzeć na naszych uczniów siedzących w ławkach, na krzesłach, w naszych salach. Ale wtedy, kiedy mieliśmy okazję rozmawiać z nimi na przerwie, kiedy mieliśmy okazję uczestniczyć w różnych tajemnicach, doświadczeniach ich życia, ile było takich momentów, w których nie mieliśmy wątpliwości, że Bóg posyła nas, aby uzdrowić. Uzdrowić nadzieję, uzdrowić wiarę, uzdrowić miłość.
Jestem przekonany, bo sam też niosę takie doświadczenia ze swojego życia, że każdy z nas mógłby dzisiaj przywołać takie momenty i warto dzisiaj za nie dziękować, że Bóg pozwolił nam zobaczyć, że ta misja uzdrowienia, z którą nas posłał do naszych wychowanków, dokonała się. Bo widzieliśmy owoce tego, bo może oni sami to powiedzieli, a może po latach zauważamy owoce i z radością, patrząc na nie, chcemy dziękować Bogu. I to jest z jednej strony refleksja nad tym, co było, ale również dar Bożego Słowa dzisiaj stawia przed nami refleksję, właściwie zachętę, przestrogę na to, co przed nami. I to jest ta dzisiejsza Ewangelia. I te słowa Jezusa, które odnoszą się do tych, którzy nauczają, nie wystarczy w taki lub inny sposób zaznaczyć to tutaj powód czyste szaty, w szkole kiedyś dziennik pod pachą, obecnie może trochę inne przymioty naszych władzy. Nie wystarczy. Jakże jest niesamowicie cenna ta refleksja i ten obraz, który Chrystus również przywołuje i podkreśla, kiedy mówi o wdowie, która wrzuca wszystko, co miała, na swoje utrzymanie, która zawierza siebie, zawierza tych, których spotyka na drodze, przyjmując, że jest w dziele Boga, że to, co się dokonuje w jej życiu, w naszym życiu, jest dziełem Boga i może się zrealizować najpełniej tylko mocą Boga. I to również niech nam dzisiaj towarzyszy w tej modlitwie, jako wielka prośba i wielkie nasze zobowiązanie, potwierdzenie, otwarcie naszego serca i naszej duszy przed Bogiem, aby to, co jeszcze przed nami i w szkole, ale i w tylu innych momentach naszego życia i posługiwania, nawet wtedy, kiedy niektórzy z was może już nie są wrażliwi na dzwonek, bo już do szkoły nie chodzą, aby uczyć, ale zawsze się jest tym posłańcem Bożych prawd, Bożej mocy i Bożego uzdrowienia.